nut. A little boy wants to pretend he's a grown-up. A precious little boy. Kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Dying Light 2 Stay Human. Moi drodzy, w poprzednim odcinku pobawiliśmy się troszeczkę z misjami pobocznymi, czyli to poszukiwanie dziewczyny i, moi drodzy, co jeszcze? I mnich. Mnich, który chciał nas zrobić w bambułko. Dobra, moi drodzy, tak, żeby nie mówić kolokwializmami. Tak więc, moi drodzy, mnich chciał nas wykiwać, ale mu się nie udało. Mamy odebrane od niego pieniądze, tak więc jest spoko. Ale teraz już wracamy do linii fabularnej. Tak więc, moi drodzy, jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Dying Light. No, Lawan, odezwij się. Jesteś tam? O, no, proszę. Naprawiam nadajnik, a ty zaczynasz milczeć. Lawan się na nas obraziła chyba. Ale to nic. I tak lecimy, bo musimy się dostać do Franka, nie? Taką mamy, moi drodzy, zabawę tym razem. Musimy cisnąć do rybiego oka. Upsi. Dobra. Rolkę. Świetnie. Co to będzie, rozgłośnia? Tu Fran z Radia Wolne, Wile. Wasz sąsiad, wasze miasto. Znów i na zawsze. Bez odbioru. Pogadajmy, no, tak. Proszę. Frank jest w swoim żywiole. Słuchaj, źle zaczęliśmy naszą znajomość. Chciałbym naprawić ten błąd. Napij się. Ha? Dla mnie. Frank, naprawdę nie mam na to czasu. Muszę w jakiś sposób znaleźć moją... Posłuchaj. Barnes musi się dostać do placówki TRL. Łapiesz? Dlatego musimy znaleźć ten kumpiel Krzywa. Proponuję zajebiście dużo kryształów na to, co ma ten gnojek. I mnóstwo złoto palaczy. Jak? Zainteresowany? Czy to... Renegadzi, ta. No proszę, to jesteśmy ścigani. Wieżowiec Więcji był kiedyś kontrolowany przez wojsko. Nie służył im tylko do nadawania. Dzięki tobie możemy teraz słyszeć wroga. Zdaje się, że Walt szuka tej samej bazy danych, co ty. Ale obserwatorium tonie w chemikaliach. Nie mam pojęcia, jak działa to gówno GRE, ale Waltz chyba coś o tym wie. Może obserwatorium to nie jedyne miejsce z dostępem do bazy danych. Ta rozmowa to wszystko, co masz? Na razie. Ale jeśli podejdziemy bliżej i włamiemy się na ich częstotliwość, możemy lepiej poznać plany Waltza. Jak? Transmisję, którą usłyszałeś, przechwycono w pobliżu starej wojskowej anteny w Wharf, na południe od Marsh and Lane. Jeśli aktywujemy tę antenę, wzmocnimy sygnał i będziemy słyszeli każde ich słowo, każde zająknięcie. Będziesz dokładnie wiedział, co knuje Waltz. No to trzeba się zabawić, to. Szybciej byłoby go po prostu znaleźć. Niecierpliwisz się, rozumiem. Wiem, jak to jest zmarnować za dużo czasu. Musisz jednak stąpać ostrożnie. Pamiętaj, mówiłeś, że Waltz włączył ponownie prąd. A później renegaci najechali Central Loop. Coś się święci.
Lepiej będzie zebrać jak najwięcej informacji, zanim stawisz mu czoła. Coś w tym jest. Czyli myślisz, że to Waltz posłał renegatów do Central Loop? Do tej pory pułkownik trzymał ich na krótkiej smyczy w swojej twierdzy. Ale dzikusy, których ostatnio obserwujemy... Kurwa... Coś musiało się zmienić. Jeden ze speków powiedział mi, że Waltz szuka czegoś o nazwie... X-13. Nic mi to nie mówi. Opowiedz mi więcej o tych antenach. Wojsko zamontowało je na najwyższych budynkach, żeby objąć całe miasto. Bardzo trudno się do nich dostać, ale nam potrzebna jest ta najbliżej miejsca, gdzie siedzą renegaci. Przy silniejszym sygnale będziemy słyszeli każde ich słowo. Plus jest taki, że ta antena jest najbliżej kantyny. Bez większych problemów ją namierzysz. Coś jeszcze, zanim ruszę? W zasadzie tak. Spójrz na ten plakat, Aiden. Nocni biegacze wierzyli w te słowa. Żyli nimi. Myślałem, że jesteśmy rozdarci jak ta kartka papieru. Ale to credo nadal coś znaczy. A jeśli zwiększysz zasięg... Dla kogo znaczy, dla tego znaczy. ...bitkami nocnych biegaczy. Jacyś muszą jeszcze żyć. Już rozumiem. To sporo dla ciebie znaczy, prawda? Nie tylko dla mnie. Dla wszystkich tutaj. Ale kogoś tu brakuje. Wiesz, dlaczego przez cały ten czas nie wyrzuciłem tego plakatu? Przez Lawan. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, miała 8, może 9 lat. Była ledwie żywa. Wyglądała, jakby nie jadła od roku. I próbowała pomóc jakimś dzieciakom odzyskać kryształ od złodzieja. Koleś groził im nożem. Był 2 razy większy od niej, silniejszy, a ona dopadła do niego. Tak mocno ugryzła go w rękę, że jego krzyk musieli słyszeć aż w Old Villador. O wszystkim dała kryształ jednemu z chłopców i poszła sobie. Nie miała z tego żadnej korzyści. Nie musiała ryzykować. Spojrzałem na nią i pomyślałem, że tylko tyle nam zostało. Jako ludzie możemy ze sobą walczyć. Każdy w imię swoich interesów. Albo niezależnie od okoliczności. Możemy walczyć za innych. Wtedy spisałem te słowa. To dzięki tej dziewczynce nocni biegacze stali się tymi, kim byli przez lata. I jeśli mamy się odrodzić, nie możemy zrobić tego bez niej. Dlaczego nie bez niej? Widzisz, ona jest twarda. Może za twarda. Szkoliłem ją, opatrywałem jej rany. Ale tej największej nie uleczyłem. Zemsty. Zbudowała wokół siebie bardzo gruby mur i wciąż nie wyzbyła się gniewu. Jak tego nie zrobi, to ją zniszczy. Wiem, jak to brzmi. Przyganiał kocioł garnkowi, nie? Nie mogę nikogo oceniać, Frank. Dzięki. Lawan ma pierdolca na punkcie tej swojej listy. Musi o tym zapomnieć. Inaczej przez to zginie. Miejmy nadzieję, że poradzi sobie lepiej niż ja. Dobra, spokojnie, ogarniemy temat. Jakie są jej demony? Jest ich zbyt wiele, ale na szczycie jest sam szatan. Czyli Hakon. Znasz go? Tak, spotkaliśmy się. Wszystko przez tę misję wieżowców VNC. Hakon był przeciwny od samego początku. Przekabacił Killiana. Mówił, że to samobójstwo, ale ja znam prawdę. Skurwiel stchórzył, to jasne jak słońce. Do tamtej pory miałem go nie tyle za nocnego biegacza, co za kandydata na przywódcę. Ale on miał nas gdzieś. Podarł nasze credo, zanim uciekł, a tym samym podzielił nocnych biegaczy. Jebany tchórz, nawet dopiętnie dorastał Lawan. Dobra, zaczynam się nakręcać, a musimy się skupić. Hakon zabił Lukasa. To wymagało odwagi. Jeśli to naprawdę był on, to znaczy, że za wszystkim stał Waltz, a sam Hakon jest teraz jego przydupasem. Prawda. Wykastrowane kundle są jeszcze bardziej posłuszne. Dokładnie. Dobra, już idę. No to działaj. W razie czego dzwoń. Przypominasz mi Lawan, zanim dostała obsesji na punkcie tej swojej listy.
Będę nasłuchiwał dla ciebie renegatów. Dowiem się, co knuje Waltz. Słowo. No dobra, moi drodzy, lecimy. No weź, tu są jakieś misje poboczne. Pięknego dnia! Trzeba będzie podziałać z nimi w strumyku. Nie wiem jeszcze, kiedy ten strumyk będzie miał miejsce. Aha. Gdybyśmy uruchomili tego strumyka, tego nie wiem. Ale... ale, moi drodzy, będzie trzeba to zrobić dosyć niedługo. A wy co? Ja was nie znam, ja się z wami nie biję. Także, moi drodzy, będzie trzeba to zrobić, bo chodzi o to. Ale mu się łeb wytrzymi. Chodzi o to, żeby nie przepadły te misje, bo Moldwilledor ewidentnie tam coś tam przepadło, nie? To były misje poboczne na bazarze. A te misje poboczne na bazarze nam po prostu przepadły. Proszę, nie muszę tam wchodzić. Przez siatkę też mogę ładnie sobie wszystko pozbierać. Jest fajnie. Frank, mam spory kawałek na górę. Ta. GR celowo zamontował je tak wysoko, żeby bandziory ich nie przejęły. Ale dla kogoś takiego jak ty, to przecież pestka. Myślałem, że nie ma nic gorszego. Chyba mi się nie przewidziało. Ja pierdzielę, no trochę do góry będzie trzeba iść. Dobra. Samo się nie zrobi, nie? O, tak samo miód i rumianek sam się nie zbierze. Dobra, przebiegnijmy tędy. Trzeba znaleźć sposób, żeby wskoczyć na górę. Mam sposób. Dziękujemy. Uhu. I spadłem. Dobra. One more time. One more time. Holy shit. Jest świetnie. O. O, tutaj też może być pojemnik, fajnie. Dobra. Dzięki. Świetnie.
Cholera. Trzeba przyznać, że zmyślne tutaj są te trasy. Nie ma co. Zmyślne, zmyślne. Pod tym kątem jest zdecydowanie ciekawiej niż w jedynce, to trzeba przyznać. O. Inhibitor, jakaś skrzynka, biorę. Nawet się nie zastanawiam, ale widzę już buga, bo nie ma dźwięków. Zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. Młotek geniusza. W dupie z tym młotkiem. Tylko przewody bierzemy. Oho. Udało się, jeszcze wejdziemy na górę. Uda się, musi się udać. Holy shit. Aha. Wejdźcie, to my tu. Możemy wejść. Jeżeli ich tu za dużo nie ma, to ich ściągniemy. To mi się podoba. Co my tu mamy? Znowu młotek geniusza, czy geniusia może? Świetnie. Dobra, no możemy tu wyjść. Tu trzeba znaleźć gdzieś wejście wyżej, nie? Miodek. Świetnie, jest miodek, jest rumianek. Jest pięknie. Życie jest piękne. Ale dobra, nie dostaniemy się nigdzie dalej. Aż na pewno nie na zewnątrz. Trzeba tutaj windami się poruszyć. Może nie tyle windami, co szybem. Dobra, wiecie co? Może zróbmy sobie to tak. Jak się uda, to może wszystkich po cichu. Jak się nie uda, to trudno. Świetnie, to pomieszczenie się udało. To mi się podoba. Najgorsze jest to, znaczy najgorsze. Jest dzień, żebyśmy tylko nie spotkali tutaj przemieńców. Jak nie spotkamy przemieńców, to będzie git. A na chwilę obecną my nawet nie mamy środków żadnej odpowiedniej broni, ani chyba nawet siły, żeby z takimi stworzeniami walczyć. Dlatego lepiej nie kombinować.
No i pięknie. I to się nam udało. Nie zauważyłem cię. Boże, maluśku, przepraszam. Ale już naprawiłem swój błąd. To otwórzmy szafkę. Mamy fajki, mamy szmaty, jest piękne. Życie jest piękne, nie? Dobra. Wyszliśmy na zewnątrz. Jak to wie? Nie ma tu nikogo? Nie ma. Otwieramy. O, zamek średni. Dobra. Dobra, weźmy ten topór. Kto wie? Bo tu widzimy, że ta pałka i tak już po prostu nam się troszeczkę kończy. Szkoda, że nie można naprawiać broni, tak jak miało to miejsce w poprzedniej części gry. Ale to jest chyba tylko taki jeden z nielicznych mankamentów. Które poprzednia część robiła nieco lepiej. Znaczy, według mojej skromnej opinii, na przykład to, że naprawiłem sobie broń, to było fajne, nie? Ale oczywiście z pewnością jest też grono ludzi, którym to się nie podobało. Opla. Świetnie. Już chyba mamy niedaleko na szczyt, tak mi się wydaje. Aha. I opla. Bogu tu nie ma. Dziwne. Powiedziałbym, że nawet bardzo dziwne. Będę sobie musiał dorobić wytrychów. Dobra, mamy to. Narzędzia, wódka. Topór z ostrzem, a to jakieś chyba słabe jest. Nie biorę tego toporu. No dobra. Mamy co mamy. No to latamy. No proszę, jesteśmy u góry. I tu co? Tu możemy sobie uruchomić bezpieczną strefę. Czy to już jest uruchomione jako tako? Jest. Ale fajnie, to myśmy to po prostu tylko odnaleźli w tym momencie. Dobra, super. Okej. Nie wiem czemu, ale tak mi się po prostu wydaje, że tu wypadało wejść. A co dalej? Nie wiem.
Serio, zero pomysłu. Nie, no tutaj nie ma możliwości. No serio, no tutaj jest chyba system taki, że to tutaj trzeba zacząć, nie? Tak mi się po prostu wydaje, no bo to jest taka jedyna opcja. Aha. No tak, o linie to zapomniałem, nie? No i fajnie. Jest dobrze. Czy musimy wejść tam na samą górę w sumie? Czyli jeszcze musi być opcja, żeby wejść tutaj. No i dobra, jest fajnie. O, proszę, statek widać stąd. W sumie to prawie wszystko będzie stąd widać. Holy shit, gdzie ta drabina? Tu. To normalnie my możemy nie dać rady, albo to trzeba robić bardzo szybko. To trzeba robić bardzo, czy dosyć szybko, może tak. Pyk, pyk, pyk. Dobra, na górę. Dobra, musiałem zejść. Chyba nie wyszło. No dobra, jesteśmy. No i świetnie. O, tu jest jeszcze kolejna drabina. To jest już w ogóle super. Ale spadłem. To było dobre. Dobra, dobrze, że nie spadłem całkowicie. No i bardzo dobrze też, że ta paralotnia jest, bo bez niej to by było krucho. A, dobra, fajnie. No nie, no znowu. Serio. Thank you.
No. To już jest grube. Ale dobra. Widzicie, zły skok. Człowiek już ma problem. Aha. Mówcie mi od razu, że tu z drugiej strony się wchodzi, a ja bym się pocił, męczył. Dobrze. What the fuck? Aha, ta rura mnie strąciła. Dobra, jestem. A, udało się, dobra. What the fuck? Jestem. Nie, no nie. Nie, to tak nie miało być. To cholera, tak nie miało być. No dobra. Za którymś razem się uda. Kurde. Metoda prób i błędów, no cóż zrobić? Jesteśmy coraz bliżej, a jednak wciąż daleko, nie? Tu jest problem. Czy to problem? Nie, dobra. Damy radę. No, o właśnie, i o to tu chodziło. Świetnie, udało się. No to działamy. Antena włączona. Tu jeszcze. Pyk. Frank, uruchomiłem antenę. Dobra, posłuchajmy, o czym gadają te gnoje. Wiecie, chłopaków, i widzicie na wód z Polskiem, musimy się z nim spotkać. Ruszają, Aiden. Mówią, że chcą spotkać się z Waltzem. Idą na wschód. Kolejna antena jest na dachu apartamentowca. Przy skrzyżowaniu St. Paul Boulevard i Pitt Street, zaraz przy wejściu do głównego kanału. Uruchom ją, a niczym nas nie zaskoczą. Jasne. No dobra, mamy drugą antenę, kawałek stąd. No to lecimy. Napady na Central Loop, a teraz to. Williamsowi chyba nie śpieszy się do walki bardziej niż nam. Albo naprawdę zamierza zamknąć śluzy i zalać całe miasto chemikaliami. Ale to zniszczyłoby też jego twierdzę. Cała ta ewakuacja nie miałaby sensu. O, proszę, tu w środku są te
Inhibitory. O, a tu są zombinatory. No dobra, lecimy dalej. Już jest tutaj. To krzyczysz. Daj sobie spokój, a nie, tylko krzyczy, krzyczy. Zobaczymy tutaj z tej strony. Tak patrzę, czy gdzieś nie ma jakiejś tyrolki, która by przynajmniej ciągnęła nas na pewien poziom. Nie mówię, że od razu na samą górę, ale na pewien poziom, nie? O. Na pewien poziom. O, no właśnie. Co? To się nie uda. Aż tak wysoko nie wlizę. O, no właśnie, to nie ten dom. To nie ten budynek. To tutaj. No właśnie, to tutaj. Jak my mamy tu wejść? To chyba będzie problem. Chyba, że... Trzeba kombinować, nie? Dobra, pniemy się w górę. Nie powiem. Aha. To jest nasze miejsce. Tak czy siak. Fajnie wiedzieć, nie? O, to jakieś pianino. Jakieś coś. Miejscowa spoko. Ale i tak trzeba się piąć. Coś by się przydało. To jest... Trochę tak wygląda jak dom tego Polaka, w którym byliśmy, szukaliśmy tych różnych ciekawych fantów. Tutaj to podźwigu. Dobra, mamy dziada. Co wy tu w ogóle robiliście? Co?
No cześć. No i świetnie. Leży, leży. Przeszukamy. Pożyjemy, zobaczymy. Proszę, strzały. Takie rzeczy to się przyda. Ciebie zaciukaliśmy po cichu. Dobra, otworzymy sobie przy okazji jakieś racje. Proszę, tutaj kluczem. Pięknie. No i świetnie, 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 dobra. I teraz to uruchamiamy, co mamy. Do nich dostać. Słyszałeś ich, Hayden? Waltz cię szuka. Zna sposób na dobranie się do bazy danych. Ta znalazł kogoś. Jest dla ciebie zbyt silny. Wpadniesz prosto w jego łapska. Jeśli to jedyny sposób, by poznać prawdę, to trudno. Aleś ty uparty, chłopcze. Uparty jak lawan. Będę w kontakcie. Proszę, mamy zaktualizowany cel. Holy shit, ja myślałem, że nie będziemy tutaj... Ała, to bolało. Dobra, lecimy. Odkryto wiatrak jakiś. Gdzie to jest wiatrak? Odkryłem jakiś wiatrak? Co oni pieprzą? Wiatrak Hikora, a tu jest jakiś. Czyli tu. W sumie to jak już jestem tutaj przy nim, to mogę go odblokować. O, widzę, że renegaci tutaj przypilnowali go dla mnie. Proszę, aż tak zlatowała mi, da? Dziwne. Kompletnie bym się jeszcze spodziewał, ale... Jeszcze ktoś? O, sporo was tu. Dobra, który teraz? Nieprawda. Jeszcze żyje. Ale ty możesz mieć z tym problem. No i fajnie. Szybka akcja. Kilku nie ma.
Wiecie co, moi drodzy, powiem wam, że... Oho, to chyba nie tak. Oj, chyba jednak nie tędy. Dobra. Teraz to może być okej. Nie, bo ten jeździ o wiele dłużej. Aż ty cholero, no. Czyli nie teraz. Ten jeszcze raz musi góra-dół pojechać. Tak, i wtedy to się uda. Dobra. Okej. Co jest? Tu. Czemu on spada? Nie wiem. Ale inną stroną to jest jedyne tak naprawdę wejście w tym momencie. Może tu... No i co, jest ja do przodu, ten skacze gdzieś w bok. Nie wiem, o co chodzi. Coś się spieprzyło chyba. No i widzicie, ja do przodu, a on w bok. Nie wiem, o co chodzi. Serio? Nie wiem, czy to jakiś błąd jest, czy co? Ciężko stwierdzić, nie? Można by było spróbować liną. Mogę spróbować, ale to... No i pięknie. Patrzcie, liną i się jednak coś udało. Z tymi dziadostwami to ja bym próbował. A tak mamy to. No i świetnie, jest super, udało się. Będziemy mieli tutaj nową bezpieczną osadę chyba. No i super, to mi się podoba. Wiatrak Hikora. Wykonano dodatkowe coś tam. Moi drodzy, tak więc tutaj z góry, z wiatraku,
Myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. Tak. A do starych biur na Garrison Boulevard, moi drodzy, udamy się już w następnym odcinku. Tak więc jeżeli tylko wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy, i zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu, między innymi strona na Facebooku Satanus Gaming, Instagram, jak i również strona Patronite, gdzie możecie zostać moim patronem, a to właśnie dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu powstają moje serie z gier, jak i również pojawiają się strumyki. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej! Little boy wants to pretend he's a grown-up. A precious little boy.